Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 28. Oto Syn Twój. Wierność Chrystusowemu dziedzictwu. Zwiastowania Maryja przyjęła od Ojca Niebieskiego macierzyństwo Syna Bożego, a u stóp krzyża przyjęła od Jezusa macierzyństwo Kościoła. I tak samo, jak pierwsze przyjęła słowami „Oto ja, służebnica Pańska”, tak i swe macierzyństwo wobec Kościoła pojęła jako służbę. Hasło i nakaz służby przyniósł na ziemię Syn Boży, który mówił o sobie, że przyszedł na to, aby służyć. Tym zaś, którzy są najwięksi, najwyżej postawieni, zalecał, by stali się sługami wszystkich. Hasło służby unosiło się nad całym życiem Maryi od najwcześniejszych lat, ale w miarę jej życia echo słów „Oto służebnica Pańska” coraz bardziej wzmagało się, potężniało, przybierało na sile. Jeszcze zanim Bóg swą wolę objawił, już Maryja służyła Mu gotowością na jej przyjęcie, a potem służyła Bogu wcielonemu wszystkim, czym służyć mogła. I swym ciałem, i swą troskliwością, i swym czuwaniem, i swą codzienną pracą. Służyła Mu wśród wielu bólów i wielu trudów. Zbyt mało o tym pamiętamy. Wydaje się nam zawsze, że aż do chwili, gdy Maryja wstąpiła na drogę krzyżową, życie jej było życiem prostym, równym bez wstrząsów, bez cierpień. Czcimy co prawda boleści Maryi, ale właściwie poza boleścią na Kalwarii nie bardzo pamiętamy o innych. A przecież droga Maryi była usiana tyloma ciągłymi i wciąż innymi próbami, tyloma nieprzewidzianymi sprzecznościami, tyloma pozornymi dowodami, że Bóg opuścił lub doświadcza nadsiły. A mimo to, niby wątek przerwany, wątek snujący się poprzez wszystkie boleści serca, przenikała je wszystkie jakaś radość, wielka, mocna, skrzydlata radość służby. Gdy Jezus wstąpił do nieba, pozostawił swoich w smutku sieroctwa i w tęsknocie oczekiwania na przyobiecane zstąpienie Ducha Prawdy. Maryja przecież też pozostała osierocona, skoro z tej ziemi odszedł umiłowany. Ani przez chwilę jednak nie opuściła rąk, nie uznała, że skończyła się jej służba. Służebnica Pańska stanęła od razu na posterunku służby Chrystusowemu dziedzictwu. W wieczerniku stanęła na czele modlącego się Kościoła, a potem apostołom i ewangelistom przekaże największy skarb, jaki mogła przekazać Kościołowi – swą wiedzę o tajemnicy wcielenia, o bóstwie Chrystusowym. Bo przecież tę wiedzę będącą kamieniem węgielnym naszej wiary, jej ośrodkiem i ogniskiem, zawdzięczamy Maryi. Słusznie więc mówi autor maryjny, że Bóg chciał, aby Maryja, podobnie jak jest matką Boga wcielonego, tak była również matką naszej wiary. I taką już będzie służba Maryi aż do skończenia czasów. Będzie ona nieustannie i wciąż na nowo matką rodzącą Boga w duszach i świecie. Matką naszej wiary, rodzącą w nas coraz to większą, coraz to głębszą wiedzę o Bogu. Bo oprócz wiedzy najważniejszej, o bóstwie Chrystusowym,
Maryja przekazała również ewangelistom tę jej własną, zdobytą w trudzie i cierpieniu, wiedzę o Bogu. Tę wiedzę, która utrwalona na kartach Ewangelii mówiących nam o Maryi, stanowi niewyczerpaną kopalnię, z której każde pokolenie dziejów Kościoła będzie wydobywało coraz to nowe, coraz to bardziej olśniewające skarby. Wierność Chrystusowemu dziedzictwu. Jakże często my, Polacy, lubimy mówić o wierności dziedzictwu. Przez to dziedzictwo jednak rozumiemy przeważnie tylko jakąś przeszłość i coś przekazanego przez wieki minione, otrzymanego po przodkach. Na pewno nie jest bez znaczenia sięgać po bodźce wierności w czasy historyczne. Jednak przeszłość nie powie nam wszystkiego o tym, jaka musi być nasza służba na dziś. Spójrzmy na Maryję. Jej służba młodemu Kościołowi była przedłużeniem, dalszym ciągiem i następstwem jej służby Chrystusowi, ale nie przybrała tej samej postaci. Maryja służyła Chrystusowi, dorastając przez wolę miłości i męstwo serca, przez wysiłek umysłu do przyjęcia i zrozumienia spraw napełniających bólem lub trwogą. Niełatwo było zachować niezłomną ufność wobec rozterki Józefowej, wobec tej mimowolnej prawdzie, ale jakże ciężkiej krzywdy, godzącej w jej godność i jej serce. Niełatwo było zdobyć się na wytrwanie w przekonaniu, że Bóg naprawdę już przed wiekami wybrał Betlejem na miejsce swych narodzin, kiedy się zetknęła z okrutną obojętnością jego mieszkańców. Trzeba było wielkiej woli służby, aby nie zawahać się przed nakazem ucieczki, mimo niezliczonych trudów, jakie wiadomo było, że tułaczka za sobą pociągnie. I doprawdy niepojęcie wielka musiała być zgoda wewnętrzna, która nie dopuściła do żalu za niezasłużoną boleść, 3 dni śmiertelnego niepokoju, za to odłączenie się syna od niej, bez słowa zawiadomienia, za pozorne zlekceważenie jej skargi. Trudem były niewątpliwie dla Maryi lata oczekiwania, aż wybije Jezusa godzina. Bólem była chyba również odmowna odpowiedź Jezusa na godach w Kanie. I bólem także ta chwila, gdy czekała przed domem, w którym Jezus przebywał z uczniami. Czekała daremnie, skoro nie czytamy w Ewangelii, aby wyszedł ją powitać. Tak dochodziła do coraz pełniejszej wiedzy o Bogu wcielonym, o Jego dziele odkupienia i o Królestwie Łaski. A służba Chrystusowemu dziedzictwu przemieniła się już w przekazywanie tej całej wiedzy. Maryja przekazywała rodzącemu się Kościołowi pełny owoc doświadczeń zdobytych na drodze służby. Choćbyśmy się starali najwierniej naśladować Maryję, nasza wierność nigdy jej nie dorówna, bo w jej drodze nie było przerw ani odchyleń, a wierność każdego z nas rwie się co chwila, przecinają ją rozpadliny niewiary i manowce błędu. Niemniej sam Jezus pełnienie woli Ojca przerównał do Bożego macierzyństwa i ten wzór musi nam zawsze przyświecać. Musimy starać się możliwie najbardziej do Niego zbliżyć. Nasza wierność Kościołowi z jednej strony powinna być przedłużeniem tego, co było, nawiązywaniem do już istniejącego łańcucha wierności, dalszym jego ogniwem, spojonym z całością, ale zarazem powinna być przekazana, powinna stać się wkładem wzbogacającym cały Kościół, służącym całej ludzkości i dalszym pokoleniom, owocem nabytych doświadczeń, zrozumiałych prawd i nagromadzonej wiedzy. O ojczyźnie naszej mówimy dziś
że jest chrześcijańską przednią strażą. Jak mówiliśmy dawniej, że jest przedmurzem chrześcijaństwa. Zarówno dawniej, jak i dziś, zapewniając Boga i Kościół o naszej wierności słowami. Polonia Semper Fidelis. Polska zawsze wierna. Wiemy wprawdzie, że w przeciwieństwie do wierności Maryi, która się ciągnęła linią nieprzerwaną, było na drodze Polski wiele rozpadlin i wiele manowców. Było i jest. I zapewne będzie, bo jesteśmy grzeszni, jesteśmy ułomni, ale mimo to jest w drodze naszej jakieś szczególne podobieństwo do drogi Maryi, Królowej Polski. Poprzez cierpienie i sprzeczności, trudy, krzywdy i mękę, nad którymi raz po raz rozpłomieniała się chwała Bożych zmiłowań, nabyliśmy taką wiedzę o Bogu, jakiej brak wielu innym narodom. Wiedzę o opatrzności, rządzącej losami ludzkich dziejów. Wiedzę o przewidzianych drogach Bożego miłosierdzia i o nieustającej pomocy wszechpośredniczki łask. Wiedzę o skuteczności modlitwy i zwycięstwach niezłomnego hartu. Wiedzę nie naukową, nie suchą, nie czysto rozumową. Raczej wiedzę doświadczalną, przeżytą, tętniącą krwią, syconą łzami, zdobywaną krok za krokiem na ciernistym szlaku historii. Wiedzę, którą wolno chyba nazwać dalekim odblaskiem tej wiedzy, jaką Maryja zdobyła poprzez wszystkie cierpienia, znaczące jej drogę. I chyba właśnie dziś, gdy całemu światu zagraża trwoga i powszechna pokusa ostatecznego zwątpienia, naszą służbą Bogu i Kościołowi, wyrazem naszej wierności spuściźnie ojczystej powinno być właśnie przekazywanie tej wiedzy, promieniowanie tą wiedzą. Inne kraje, inne narody wzbogacają dorobek Kościoła Chrystusowego owocami naukowych dociekań, poznawczego wysiłku, ale chyba żaden nie potrafi tak jak my wzbogacić go tą wiedzą, którą zdobyć można tylko drogą przeżycia, wiedzą o widzialnym działaniu Boga w świecie. Tę właśnie wiedzę powinniśmy przekazywać. Ona to powinna dziś promieniować z Polski w dal, niby blask ognisk chrześcijańskiej przedniej straży. Amen.